kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Przyjechaliśmy właśnie do Zakopanego, ponieważ rozpoczęłam swoje ferie zimowe i mam 2 tygodnie przerwy od szkoły. W sumie niewiele dni chodziłam do niej, ponieważ tylko 4. Także korzystamy z wolnego i przyjechaliśmy sobie właśnie w góry. Może... trochę żałuję, że śnieg nie pada, ale jednak bardzo się cieszę, ponieważ jest tutaj taki klimat góralsko-zimowy. Fajnie by było, gdyby ten śnieg jeszcze tutaj padał. Wzięłam moje mumbucy, więc mam nadzieję, że będę mogła w nich sobie pochodzić trochę, bo niestety u nas w mieście nie ma śniegu, więc no. Także pokażę wam za chwilkę pokój, tak pokrótce. W ogóle jestem jakaś taka czerwona tutaj w tym świetle, nie wiem dlaczego, ale dopiero przyjechaliśmy, jestem bardzo zmęczona w sumie, trochę głodna, więc zaraz idziemy sobie na taką obiadokolację. Jest godzina 16, więc mamy jeszcze trochę czasu, takie popołudnie tutaj. No, także będę wam trochę nagrywać, będę się starała jak najwięcej momentów tutaj sobie udokumentować, ale też wiadomo, że chcę ten czas spędzić jak najlepiej. Dzisiaj też pewnie pójdziemy na basen. Będę wam pokazywać, także ja teraz się ogarniam, no i będziemy jeść. Już się przebrałam, ogarnęłam, więc jestem gotowa na kolację. Trochę czasu minęło, ale Julka też musiała się ogarnąć, ci rodzice. I w ogóle wam nie powiedziałam, ale mamy 2 osobne pokoje. Nasi rodzice mają troszeczkę większy pokój i trochę się różni. O Jezu, weź! Ale jednak nasz też jest bardzo ładny, także lecimy na kolację, możesz się tutaj przywitać. No i fajnie. Także lecimy, nic nie zostawiłaś. I uciekamy. Nasi rodzice w ogóle mają gdzieś indziej pokój, więc to jest akurat słabe. Ale jest tutaj naprawdę bardzo ładnie i już nie mogę się doczekać dnia jutrzejszego. No bo wiadomo, dzisiaj tak po podróży to zawsze jest taki rozbity ten dzień i no za wiele się nie da zrobić, no ale okej. Okay. Kolacji, było naprawdę bardzo pysznie i super spędziliśmy czas. Stylizacja zmieniona, znowu wiem, ale teraz robimy sobie zdjęcia. Teraz mam na sobie taki sweter, nic nie widać, no, ale lecimy. W innym wydaniu, tym razem w szlafroku, ponieważ przyszłyśmy właśnie sobie z dołu i lecimy znowu, gdzie? Na basen. O! Jezu. Na basen. No, także Julka, ale super, masz przewodniczącą zarówkę, wygląda jakbyś miał taki pasek wielki. Także możemy się pokazać stylowo. Także lecimy i w ogóle na razie nie mamy bałaganu w pokoju, to jest hit. Julka poleciała na basen. Właśnie wracamy z basenu, było naprawdę super, także no, teraz wracamy sobie do pokoju, pójdziemy jeszcze do naszych rodziców, sobie fajnie spędzimy czas w ich pokoju może. W ogóle jeśli chodzi o te lustra, to jest taka śmieszna historia teraz. Taka śmieszna historia, że ostatnio robiłam zdjęcie i okazało się, no już, no okaźnie się nie pomylić.
Przejdź, tak mówię w tej chwili. 102. Tam to dodam. Prosto ciągle przez te schody. Albo możesz tędy pójść i to jest 303. Hejka kochani, witam was drugiego dnia naszego pobytu w Zakopanem. Julka już poszła do naszych rodziców i zaraz idziemy na śniadanie. Powiem wam, że się wyspałam, mimo tego, że wiecie, po całym dniu różnych atrakcji, wrażeń, to trudno mi było na początku się przyzwyczaić do nowego miejsca. O Jezu, o, tu już mam wokół. Ale do samego rana fajnie sobie tak miło spałam, mamy śnieżek na dworze, więc jest taki klimacik. Później z Julką zrobimy zdjęcia z mumbucami, ponieważ trzeba to wykorzystać, że jest tutaj śnieg. No i zobaczymy, jakie mamy dzisiaj plany. Będę wam wszystko nagrywała, muszę wziąć kartę, bo Julka mnie o to poprosiła. No i zmykamy na śniadanie. Gdzie jest mój telefon? Okej. Wracamy ze śniadania i mam przybliżoną kamerę. Co się dzieje w naszym pokoju? Czy jest posprzątane? Czy nie? Tak. Posprzątane, jak dobrze. Właśnie się przebrałam, tak się prezentuje moja stylizacja. I patrzcie na nasze buty. Tadam. Oj. Takie buciki, zobaczcie, mam butsy. Ja mam futrzaste, Julka ma takie bardziej standardowe. Więc dzięki. Będą na Instagramie. I ogólnie jeśli chodzi o moją stylizację, to ja na razie wiecie, mam jakiegoś... Jak na razie mam takiego koczka, ale chyba sobie rozpuszczę. Nie wiem, czy jeszcze będę brała te uszka, czy zwykłą czapkę, więc weźmiemy dwie opcje. Mam sweterek, mam spódniczkę, no i lecimy. W ogóle mam trochę taki bałagan w pokoju, ale pominijmy to. Lecimy zrobić jakieś fajne zdjęcia. Mam nadzieję, że znajdziemy w ogóle jakieś miejsce ze śniegiem. Hi guys, właśnie sobie chodzimy w naszych moonbootsach, bo idziemy na księżyc. Jest bardzo zimno, bo mi ręce już zamarzają. Wziąłem rękawiczki, a ja mam rękawiczki w pokoju. Także moje są troszeczkę większe niż Juli, ale pomijmy. Powinniśmy się w ogóle zamienić z tymi butami, ale... No właśnie, okay. Nie. Zgadzam się. A nie. Leje się... Znaczy, jak się prawie wywaliłam. Ten śnieg jest taki gruby. Jest tak przepiękna pogoda, powiem wam, że jest przecudownie. My już jesteśmy po basenie, mam nadzieję, że jest jakość. Teraz idziemy sobie coś zjeść, ponieważ aktualnie, w sumie zawsze jak jesteśmy na jakichś wyjazdach, to jemy właśnie obiad, kolację. Więc teraz się ogarnęłyśmy, ja musiałam wysuszyć włosy, ponieważ były całe mokre, ale fajnie sobie spędziłyśmy popołudnie właśnie w jacuzzi. Byłyśmy jeszcze dzisiaj na Kubałówce, nie odzywałam się do was wtedy, ale naprawdę bardzo ładne widoki. Ogólnie to na Instagramie właśnie wstawiłam zdjęcie, więc możecie tam również wpaść. A tutaj mamy takie lustro, Julka jest ze mną.
To lustro w ogóle strasznie nas, jakby ona strasznie wydłuża. Wydłużające. Ale to jest całkiem pozytywne. Ale ja wyglądam strasznie w nim, jakby chodzi to. Nie wiem, to moje spodnie w ogóle jest dziwnie wygląda. Ale w ogóle mam taką głowę strasznie. No. Co tam masz? Pokaż. Nie, może nie wyglądam, weź. Na zwykle. Nie dzieje się tak. Ja lubię. Pokaż wodę. Nie, to jest moja woda. Nie, to jest moja woda. It's my secret. Kochani, kolejnego dnia. My już po śniadaniu minęło trochę czasu i teraz wybieramy się na spacer. Ogólnie jeśli chodzi o ten wyjazd, to nie wiem dlaczego, ale w wielu momentach zapominam o nagrywaniu i spędzam ten czas jak najlepiej. Ja po prostu kamerę, znaczy aparat zostawiam gdzieś dalej i po prostu w ogóle o tym nie myślę, więc może powinnam to zmienić, ale no nie wiem dlaczego tak wyszło. Gdybyście byli zainteresowani kupnem mumbuców na śnieg, na lód, to radziłabym się najpierw zastanowić, ponieważ one niestety nie nadają się za bardzo. No niby one są przeznaczone na śnieg, ale jak jest lód, to można się poślizgnąć, więc trzeba uważać. Trafiła nam się taka piękna pogoda, że po prostu jestem w niebo wzięta. Serio, jest takie przepiękne słoneczko. Po prostu jak wiosna. Naprawdę jest przepięknie, jest śnieg. No i możemy sobie i możemy sobie spacerować. Właśnie przyszły nam do pokoju makaroniki, ponieważ stwierdziłyśmy z Julką, że sobie zamówimy. Jest tutaj 6 makaroników. Myślałyśmy, że w ogóle będą różne kolory, ale okazało się, że nie było. Więc no, ciekawe jakie na dzień. Wydaje mi się, że to mango. Możliwe. No, także próbujemy, zaraz zobaczymy, czy będą lepsze niż moje. Wróciłyśmy z basenu, więc przepraszam was za mój wygląd, ale... Test. Yummy. Tropikalne. Pan powiedział, że tropikalne. Smakują tak waniliowo, tropikalno. Jakiś mierzny, jakaś taka beza. Ale dobrze, dobre konsystencją, nie? Mhm. Takie bardzo puszyste. O, no właśnie taka beza jakby jest pod spodem. Aha. Mhm. Nie wiem. My to jesteśmy głodomory. Nie wiem, jak my trzymamy zjeść. Damy radę. Nie zgrywajmy takich niejadków. Wiem, że każdy jest taki, że mówi, że nie. Ja zjem tylko jeden. Bo jest bardzo słodki. A tak naprawdę każdy po prostu miom. Ja też taka jestem, spokojnie. Albo tylko my. Nie no. Napiszcie, czy wy też tacy jesteście. Mhm. Czy tak mówicie, ja tam zjem tylko jeden, a później jaki dobry. Zjem 100. Bez przesady. No. Jest naprawdę dobry. 50. 30. Właśnie nagrałyśmy live'a na profilu Julki tym razem, ale na początku było tak jakby, a Julka odpowiedziała na pytania. Ostatnio przedwczoraj nagrywałyśmy również live'a, tego wam nie mówiłam, także jeśli obserwujecie mnie na Instagramie w ogóle, to o wszystkim wiecie, możecie oglądać live'y, więc zachęcam was do tego i widzicie w ogóle zdjęcia na bieżąco, no nie muszę wam tego mówić, ale był live, robiłam miny, więc wszyscy, jeśli ktoś z was był na live'ie, to może dać znać w komentarzu, czy zna moje miny. Nasze ferie w Zakopa, w Zakopcu. Hej kochani, dzisiaj jest ostatni dzień w Zakopanem.
Jedziemy już do domu, musimy się jeszcze spakować. Byliśmy na śniadaniu. Powiem wam, że spędziliśmy fajny tydzień. No i trochę odpoczęłam. Teraz został mi jeszcze drugi tydzień w domu. No i też może coś ciekawego się wydarzy. Ale naprawdę ten wyjazd będę fajnie wspominać. No i powiem wam, że dawno nie byłam w górach. Bo w sumie na ostatnich wakacjach byliśmy nad morzem, więc jakby zobaczyłam, jak to jest. Witajcie kochani już z domu, ja wczoraj po powrocie wieczorem z Zakopanego nie miałam siły się do was odezwać, ponieważ byłam naprawdę zmęczona po podróży. Mamy weekend, wczoraj wróciliśmy i powiem wam, że zaczęłam montować trochę tego vloga rano. No i stwierdziłam, że trochę on jest taki pomieszany, bo stwierdziłam, że zrobię z tego taki jeden duży vlog. Czasami mówiłam, że na przykład hej kochani, dzisiaj jest kolejny dzień, ale zauważyłam, że chyba dwa razy tego nie powiedziałam i jest taki miszmasz, nagle jest basen, nagle jest obiad, więc to będzie trochę pomieszane, ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkadzało. Robiłam też różne zdjęcia, relacje na Instastory, więc też trochę widzieliście mniej więcej, co robimy danego dnia i mam nadzieję, że w vlogu też jakoś mniej więcej to było takie poukładane. Także już będę się dzisiaj z wami żegnać. Pamiętajcie, aby obserwować mnie na moim Instagramie melamodelaety, ponieważ bardzo się staram, jest was tam naprawdę sporo, dodaję zdjęcia, staram się jak najczęściej, teraz są ferie, więc na naprawdę staram się nad zdjęciami, dodaję, więc bądźcie na bieżąco. No, także zachęcam was do obserwowania, a już się z wami żegnam, także oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcone na mnie czas, jaki. Pa, pa!